Witajcie, cześć na moim kanale. Słuchajcie, jeżeli oglądacie ten film, to znaczy, że albo macie problem z silnikiem Common Raila, albo los sprawił, że chcecie sięgnąć jakiejś porady. Generalnie myślę, że nie będę tłumaczył, bo jeżeli znaleźliście się tutaj, gdzie się znaleźliście i to oglądacie, to myślę, że pomogę Wam w jakiś sposób rozwiązać, rozwikłać problemy, z którymi się borykamy wszyscy na co dzień. No ale dobrze, nie będę owijał kotka w bawełnę, będziemy przechodzili do tematu. Słuchajcie, dzisiejszy temat czego będzie dotyczył? Dzisiejszy temat będzie dotyczył ciśnienia listwy i sterowania komputerem tego. I teraz naprowadzę tak bardzo szybciutko i od razu przeproszę, jeżeli słychać na moim filmie wiatr, to przepraszam za to, ale naprawdę jestem na zewnątrz. Troszeczkę pogoda się rozszalała, mimo to staram się Wam w jakiś sposób pomóc. Więc tak, zaczynajmy od odczytów parametrów tego, co nam pokazuje nasz ten czujniczek ciśnienia, który mamy na listwie. Otóż tak, wpięty czujnik, zapłon mamy włączony. Ja mam do tego mój stary tester V-Scanner, który się w 100% sprawdza bardzo dobrze, jeśli chodzi o testerowy dom. I teraz jak zobaczycie, mamy zapłon włączony. Ciśnienie na listwie na szynie paliwowej jest 210 kPa, więc na chybcika przeliczamy, to mamy 2,1 bara. Ale to nie znaczy, że 2,1 bara to ciśnienie panuje na listwie. Tylko jest to ciśnienie, które jest odczytywane po zapięciu czujnika. Po prostu nasz komputer na tym pinie środkowym podaje informację, która jest informacją napięciową. I komputer, jeżeli ma wpięty ten czujnik, o tutaj dokładnie ten, to na tym środkowej pinie już widzi ten parametr, który jest z czujnika, tak jakby w tej pozycji takiej jałowej, czyli wpiętego czujnika, i on sobie monitoruje, że ten faktycznie czujnik jest. I prawidłowa wartość, jeżeli próbujecie odczytać prawidłowo działającego czujnika, to jest 2,1 bara. To jest około mówię, bo czasem się może okazać, że jest to plus minus, ale generalnie jest to wartość, która pokazywana jest zawsze przez komputer prawidłowo działający. To znaczy prawidłowo. Prawidłowo to znaczy, że mamy na zewnętrznych pinach zasilanie, na tym środkowym pinie mamy sygnał wyjściowy. To znaczy, że nasz czujniczek jest nieprzestrzelony. No i dobra, zrobimy krótką próbę. Co prawda rękę mam tylko jedną do trzymania kamery, drugą, żeby coś zrobić, więc będę musiał odłożyć kamerę. Odpalę samochód, pokażę Wam, jakie ciśnienie jest w układzie po zapaleniu silnika, a potem przejdziemy dalej. Więc muszę niestety odłożyć kamerkę. Ja to za chwilkę Wam pokażę. Więc dokładnie na listwie w tym momencie, jeżeli mnie słychać, mamy 301, około 300 generalnie barów. Jest to ciśnienie, które jest na listwie podczas pracy. Dobra, idę gasić. Więc było to ciśnienie. W tym momencie ciśnienie zostało zbite prawidłowo i zatrzymał się czujniczek na 2,1 bara. Poniżej po prostu tej wartości on już i tak odczytu nie robi. Pokazuje tylko, że jest. No i teraz rzecz jest jaka. Pokażę Wam rzecz jaką, która może się zdarzyć Wam bardzo często. Generalnie temat, który związany jest głównie z dzisiejszym tytułem filmu. Otóż brakiem możliwości zapalenia samochodu, a ciśnienie na listwie jest. Do takiego czegoś wykorzystam taki emulatorek, który udało się mi nabyć. Bardzo fajna rzecz. Nie wiem, kto jest producentem tego, ale chwała mu za to. I co zrobię? Wepnę się w czujnik i pokażę Wam, co możemy zrobić, jak możemy sprawdzić ewentualnie, co się dzieje, jeżeli mamy przekroczone ciśnienie na listwie paliwowej. Odłożę sobie kamerkę. Muszę niestety
bo mam silniczek gorący. Już na dzień dobry pokażę Wam jedną rzecz. Po wypięciu czujnika, proszę bardzo, czujnik jest wypięty. Tu jest kostka od tego czujnika. Po wypięciu tego czujnika mamy prawidłową wartość maksymalną. To jest 1800 barów. To jest maksymalne ciśnienie, które jest pokazywane przy wyłączonym czujniku właśnie ciśnienia. I teraz ja wezmę mój emulatorek, który jest. Wepnę się zamiast tego czujnika i wysterujemy ciśnienie takie, którym będziemy chcieli oszukać nasz komputer do zrobienia testu. I bierzemy się za przypinkę. Dobra. Nasze urządzonko mamy tu podłączone, wpięte. Mamy 1300 barów. Musimy zjechać niestety w dół. 1400, więc nie tak, nie w tą stronę. Jedynka musi z nam zniknąć. Lecimy, lecimy, lecimy. No dobra, przyjmijmy taką wartość, więc słuchajcie, w tym momencie według moich wskazań komputera mamy 400 barów, 410 dokładnie. Myślę, że mamy nawet troszeczkę za dużo, moglibyśmy nawet jeszcze zbić troszeczkę niżej. O, mamy w tym momencie 349 barów i ja w tym momencie idę spróbować zrobić test, czy nasz silnik jest w stanie nam zapalić. I zrobię krótką próbę, a Wy monitorujcie. I tak jak widzicie, powstała jedna próba odpalenia. Następne próby już są niemożliwe. Nasz wskaźniczek dalej pokazuje 349 barów. Kurczę, wiatr się coraz bardziej szaleje, więc przepraszam, jeżeli go naprawdę słychać na nagraniu. No i teraz rzecz jest jaka. Mamy już odpowiedź. Jeżeli ciśnienie na listwie jest przekroczone w stanie spoczynku czy podczas kręcenia, to niestety komputer nasz nie da możliwości odpalenia ze względu na to, że ciśnienie na listwie, czyli ciśnienie w układzie między wtryskami a listwą, jest za wysokie. Teraz za pomocą tego urządzonka wysterowałem 261 barów. I teraz idę zrobić próbę. Tylko uwaga, próbę będę robił bardzo krótko ze względu na to, że ta wartość ciśnienia będzie niestety oszukana i komputer tak naprawdę nie będzie widział, jaka wartość jest ciśnienia, i wtedy może się okazać, że jest ciśnienie o kilkadziesiąt barów przekroczone względem ciśnienia faktycznego na listwie, przez co moje wtryskiwacze mogą się odzywać bardzo głośno, mogą klekotać. Dlatego będę robił taką próbę bardzo krótko, ale pokażę Wam, że to coś faktycznie wystartuje, żebyśmy sobie zobaczyli dla pewności. Proszę, czujniczek jest nasz wypięty. Proszę bardzo, jesteśmy zapięci do naszego emulatorka. Ja lecę zrobić rozruch. No właśnie, praca była, klekotanie było. Ze względu na to, że wartość ciśnienia została troszeczkę przeze mnie zaniżona, ale jak już widzieliście, nasz silniczek był w stanie odpalić. Jeżeli podniesiemy ciśnienie na listwie, pokażemy mu, że to ciśnienie jest aktualnie na przykład 300 barów, czy 314, to troszeczkę za dużo. No, dobra.
Przyjmiemy 316 barów, mamy ciśnienie. Idziemy zrobić próbę, czy nam silnik da zgodę, generalnie nasz komputer. I tak jak widzieliście, praca była, ja silnik wyłączam bardzo szybko, dlatego jeżeli mielibyście takie próby, czy chcielibyście takie próby robić, to pamiętajcie, robicie to na własną odpowiedzialność. Ja generalnie pokazuję Wam tylko sposób, którym ja sprawdzam ogólnie, czy jest możliwość rozruchu przy oszukaniu tego ciśnienia. Natomiast wiedzcie, że jeżeli nie widzimy, jakie to ciśnienie faktycznie na listwie jest, to może się okazać, że ono jest bardzo drastycznie przekroczone. Tak jak w tym momencie ja mam 320 barów, ono już jest troszeczkę za wysokie i nasz elektrozawór tak naprawdę jest błędnie wysterowywany do ciśnienia. Natomiast tak jak widzieliście, przy ciśnieniu, które jest przekroczone, czyli ciśnienie, które nam pokazuje nasz komputer silnika jako ciśnienie takie bardzo zawyżone na pracę silnika na biegu jałowym bądź próby rozruchu, bo jak wiecie, próba rozruchu nie jest przy ciśnieniu na przykład 350 barów, a zdarza się, że ktoś tam na odczycie ma 350 i pisze w komentarzach, że niestety samochód nie odpala, a ciśnienie na listwie jest. No właśnie, i to jest ta odpowiedź, że przekroczone ciśnienie na listwie paliwowej niestety nie daje możliwości rozruchu. Po prostu sterownik nasz poprzez za wysokie ciśnienie na starcie nie daje możliwości rozruchu. On być może da ten rozruch pierwszy taki na strzała, że my sobie zapalimy, natomiast w dalszej kolejności on niestety go zgasi, bo on wie, że o kilkadziesiąt barów ciśnienie jest niestety przekroczone na listwie paliwowej. Także jeżeli tym filmikiem pokazałem Wam możliwość taką, która może ma nie tak możliwość, jak przypadłość, która się może zdarzyć w silnikach generalnie, tu jest układ boszowski, to musicie sobie zdawać sprawę, że w takich układach ten czujniczek paliwa, który jest, jest czujnikiem bardzo monitorującym ciśnienie paliwa, a ze względu na to, że ciśnienie odpowiada za bezpieczeństwo całego układu, to nasza mapa silnika niestety jest tak skonstruowana, że zgody rozruchu nie da. Także jak filmik się komuś przydał, myślę, że posypią się komentarze, bo nie jeden będzie chciał się dowiedzieć, czym to zasymulować, ale oczywiście ja po to jestem, żeby Wam pomóc. Także śmiało, jak macie problemy, piszcie w komentarzach, a ja będę się starał Wam doradzić, byście wiedzieli, co zrobić, co spróbować i tak dalej. W każdym bądź razie już wiecie, że możliwość uruchomienia pojazdu jest po oszukaniu czujnika i w ten czas już wiemy, że reszta startuje. Problemu nie ma z komputerem, a problem może być na przykład z naszym zaworem, który nie opuścił ciśnienia, a powinien opuścić, bo tak jak widzieliście, na włączonym zapłonie tylko sam czujnik wpięty już pokazuje wartość 2,1 bara. To jest wartość, którą czujnik sam pokazuje, że istnieje ogólnie i jest prawidłowo zamontowany na listwie. A w tym momencie, jakbyśmy się dalej uczepili, ja tutaj na tym generatorku, proszę bardzo, mam dalej odczyt, ciśnienie 310. I powiem Wam jeszcze jedną ciekawostkę, którą taką ciekawostkę, która może się Wam przydać, bo to jest po prostu życia wzięta rzecz. Jeżeli ten czujnik ma przerwę, ten właśnie, który mamy tutaj tymi trzema kablami połączony, jeżeli ma przerwę bądź jest uszkodzony, nie ma zasilania na nim i tak dalej, to w ten czas przy maksymalnym odczycie ciśnienia zostaje załączony ten właśnie elektrozawór, który jest upuszczający paliwo. Po co? Właśnie po to, że gdyby nastąpił rozruch silnika, to on ma uniemożliwić uzyskanie pompie pełnego ciśnienia, żeby nic się nie stało, żeby praca mogła być bezpieczna, jeżeli już do tej pracy dojdzie. Bo musimy sobie zdawać z tego sprawę, że jest to wysokie ciśnienie. Ja Wam pokażę to. Zobaczcie, tu mam te przewody. Ja wypnę te przewody, a nasłuchujcie, co się stanie z czujnikiem, z zaworem. Nie wiem, czy to słychać, kurczę, bo jesteśmy na zewnątrz. W każdym bądź razie on zaczął bzyczeć. A na ciśnieniu tutaj mamy w tym momencie odczyt
1800 barów. To jest ciśnienie maksymalne, które czujnik uzyskuje. I wiemy, że jeżeli nam taką wartość czujnik pokazuje, to tylko dlatego, że został przestrzelony, bądź nie ma odniesienia, czyli nie ma napięcia zasilającego, bądź siedzi po prostu masa gdzieś tam odpadła. Także dziękuję za oglądanie filmu, dziękuję za zaufanie, cieszę się, że Wam pomogłem, że niejednego rumakaśmy przywrócili z powrotem do życia. No i co? Będziemy dalej w kontakcie oczywiście. Zapraszam do nowych, następnych filmów i póki na razie trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!